W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mówi Zofia z Krakowa. Witam wszystkich zebranych. Dzisiaj będę mówić o pokorze. Definicja pokory. Mały słownik teologiczny Karola Ranera. Postawa człowieka, który w świadomości radykalnego dystansu między nim a Bogiem, doskonałym byciem, z wdzięcznością i odwagą przyjmuje samo uniżenie Boga swoim Synu. Filipian, rozdział 2, werset 2-8 i objawione w tym przeobrażenie, wywyższenie, mocą którego mali i słabi tego świata staną się wielkimi w Królestwie Bożym. Mateusza, rozdział 18, werset 4. To pokorne traktowanie samego siebie wyraża się przede wszystkim w przyjęciu słabości bliźnich, przebaczeniu, znoszeniu, gotowości służenia im i Bogu. Filipian, rozdział 2, werset 2-8. Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od ciebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Więc apostoł tutaj nawołuje do pokory i do tego, żebyśmy troszczyli się jeden o drugiego. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka. Uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Jest to przykład Chrystusa, Boga, człowieka, który jest wzorem pokory. On przyszedł na świat jako sługa i przyszedł na świat w ciele człowieczym, czyli uniżył się. I uniżył się tak, że aż do śmierci krzyżowej. Wiadomo, że śmierć krzyżowa była największą hańbą ówczesnego wieku. Mateusza, rozdział 18, werset 4. Mateusza, rozdział 18, werset 4. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Więc jeżeli chcemy dojść do Królestwa Niebieskiego, musimy być pokorni jak dziecko. Umywanie nóg przed Wieczerzą Pańską jest obrzędem pokory. Wzajemnie umywamy sobie nogi, przedtem prosimy o przebaczenie, jednamy się. Pokora i jej stopnie. Pokora biblijna to przede wszystkim skromność, będąca przeciwieństwem pychy, próżności. Człowiek skromny nie chełpi się swoją mądrością. Księga Przysłów 3:7. Księga Przysłów, rozdział 3, werset 7. Nie bądź mądrym we własnych oczach, Boga się bój, zła unikaj. Rzymian 12, werset 3-16. Rzymian 12, werset 3-16. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania,
niż należy, lecz jaką Bóg każdemu wierze wyznaczył. Teraz 16. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach, nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Więc nie gońmy za wielkością, za sławą, tylko bądźmy pokorni i nie uważajmy siebie za mądrych. Pokora jest wyrazem postawy grzesznego stworzenia wobec wszechmocnego i trzykroć świętego. Człowiek pokorny przyznaje, że wszystko, co ma, pochodzi od Boga. 1 Koryntian 4:7. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? Człowiek jest jako sługa nieużyteczny. Łukasza 17:10. Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Nie powinniśmy się chełpić, że wykonamy jakiś obowiązek. To jest naszym obowiązkiem, więc powinniśmy się czuć jako słudzy nieużyteczni. Człowiek jest jedynie grzesznikiem. Izajasz 6:3. Izajasz, rozdział 6, werset 3. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Jahwe zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Więc jakimże człowiek jest grzesznikiem wobec świętości Bożej, wobec Boga, który jest święty i trzykroć święty? Łukasz 5:8. Widząc to, Szymon Piotr przybadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Więc Szymon Piotr uważał się za człowieka grzesznego i bał się przybliżyć do Jezusa Chrystusa. Bóg zaś uwielbi tego pokornego, który się otwiera na działanie łaski. Jakuba 4:6. Jakuba 4:4. Daje się zaś tym większą łaskę, dlatego mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Księga Przysłów, rozdział 15:33. Księga Przysłów, rozdział 15:33. Bojaźń Jahwe jest szkołą mądrości, pokora poprzedza sławę. Więc jeżeli chcesz być sławnym, to najpierw musisz być pokornym. Nieporównanie większa jest pokora Chrystusa, który zbawia nas przez swoje poniżenie i zaprasza swoich wszystkich uczniów, by chcieli służyć w miłości swym braciom, ażeby we wszystkich był Bóg uwielbiony. Łukasz, rozdział 22, 26. Wy zaś tak macie postępować, lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa.
powinniśmy sobie nawzajem służyć. 1 Piotra 4:10. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Powinniśmy sobie nawzajem służyć. Pokora ludu Bożego. Izrael uczy się pokory przede wszystkim wtedy, gdy doświadcza działania wszechmocy Boga, który zbawia i który jest jedynym, najwyższym, wspomina czyny Boga, któremu wszystko zawdzięcza, uwielbia Boga. Kult ten jest szkołą pokory. Psalm 103. Błogosław duszo moja Jahwe i całe moje wnętrze, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Jahwe i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On leczy wszystkie Twe niemoce, On życie Twoje wybawia od zguby. On wieńczy Cię łaską i zmiłowaniem, On Twoje dni nasyca dobrami. Od dnia nawia się młodość Twoja jak orła. I cały ten psalm jest uwielbieniem Boga i omówieniem tego, co Bóg daje dla swoich dzieci. Wszystkie upokorzenia Izraelitów, wygnanie, klęski zbiorowe pozwoliły dostrzec całkowitą niemoc człowieka i nędzę grzesznego człowieka, który się odłączył od Boga. Wówczas człowiek zwraca się do Boga sercem skruszonym i z pokorą, przy całkowitym poczuciu zależności i gotowości do przyjmowania wszelkich pouczeń Bożych. Psalm 51:19. Psalm 51:19. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Więc tak samo jest psalm 25, opiewa Boga i psalm 106. Posłuchajmy części psalmu 106. Alleluja, chwalcie Jahwe, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. Któż opowie dzieła potęgi Jahwe, ogłosi wszystkie Jego pochwały. Szczęśliwi, którzy szczegą przykazań, w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe. Pamiętaj o nas, Jahwe, gdyż masz upodobanie swym ludzie. Przyjdź nam z pomocą. Więc jest to uwielbienie Boga i prośba o pomoc Boga. I tak modlili się Izraelici. W Starym Testamencie człowiekiem pokory jest Mojżesz. Księga Liczb, rozdział 12, werset 3. Księga Liczb, rozdział 12, werset 3. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. Największy mieszka z tym, który jest pokornego umysłu i skruszonego serca. Izajasz 57:15. Tak powiem, mówi wysoki i wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię święte. Zamieszkuje miejsce wzniesione i święte, lecz jestem człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serca skruszone. Bóg jest wielki, wzniosły, ale jest człowiekiem o skruszonym sercu. Izajasz 66:2.
Przecież moja ręka to wszystko uczyniła i do mnie należy to wszystko, wyrocznia Jahwe. Ale ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu i który z drżeniem czci moje słowa. Więc Pan Bóg wszystko uczynił, jest wszechmogący, ale patrzy na człowieka skromnego i jest z tym człowiekiem, który jest pokornego serca. Owocem pokory jest bojaźń Jahwe, bogactwo, szacunek i życie. Księga Przysłów 22:4. Księga Przysłów, rozdział 22:4. Owocem pokory jest bojaźń Jahwe, bogactwo, szacunek i życie. Co to jest bojaźń Jahwe? To jest uwielbienie Boga i przestrzeganie Bożych przykazań. Sam Mesjasz jest królem pokornym. Wkracza do Syjonu na oślęciu. Zachariasz 9:9. Jest to przykład pokory. Syn Boży jest bardzo pokorny. Księga Zachariasza 9:9. Raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny. Jedzie na osiołku, na oślątku źrebicy oślicy. Pokora Jezusa Chrystusa. Jezus jest Mesjaszem pokornym. Mateusza 21:5. Mateusza, rozdział 21, 21:5. Mateusza, rozdział 21, 5. Powiedzcie córze syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku źrebicy oślicy. Jest on Mesjaszem pokornych i ich właśnie ogłasza błogosławionymi. Psalm 37:11. Psalm 37:11. Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem. Więc pokorni posiądą ziemię i będą błogosławieni przez Boga. Będą szczęśliwymi. Jezus błogosławi dzieci i stawia ich za wzór. Marka, werset 10. Rozdział 10, werset 15. Marka, rozdział 10, werset 15. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Więc jeżeli chcesz posiąść Królestwo Niebieskie, musisz być pokorny tak jak dziecię. Należy przejść szkołę u Chrystusa, który jest nauczycielem cichym i pokornego serca. Mateusz, rozdział 11, werset 29. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja wam dam pokrzepienie. Jezus jest Panem, który przyszedł zbawić grzeszników i wcielił się w ciało człowieka. Czyli jaki jest pokorny, przyjął ciało człowiecze. Rzymian 8:3. Rzymian, rozdział 8. Werset 3. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym,
Tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele, podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech. Jezus uniża się aż do umycia nóg swym uczniom. Jana, rozdział 13, werset 14. Jana, rozdział 13, werset 14. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. No więc ten Jezus Chrystus tak się poniżył, że umył, był taki pokorny, że umył swym uczniom nogi i dał przykład, żebyśmy nawzajem sobie umywali. Będąc równym Bogu, wyniszczył się aż do śmierci i do śmierci krzyżowej dla naszego odkupienia. Wiadomo, że śmierć krzyżowa to była hańbą na ówczesne czasy, więc jakim był Jezus pokorny. Filipian, rozdział 2, werset 6-9. Filipian, rozdział 2, werset 6-9. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Więc Jezus, jakim był pokorny, przyszedł w ciele ludzkim. Przyszedł, aby służyć i oddał za nas życie na krzyżu, na Golgocie. Marka 10:45. Marka 10, rozdział 10, werset 45. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Więc Jezus Chrystus przyszedł, aby służyć innym i oddać życie za nas wielu. W Jezusie objawia się nie tylko potęga Boża, lecz miłość, bez której bylibyśmy zgubieni. Łukasza, rozdział 19, werset 10. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. A wszyscy my zginęliśmy i Pan Jezus poszukuje każdego z nas. Pokora Syna Bożego to pokora miłości. Dzieło Boga w pokornych. Bóg spogląda na pokornych i pochyla się ku nim. Psalm 138, werset 6. Prawdziwie Jahwe jest zniosły i patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. Pokorni otwierają się na potęgę boskiej łaski, która nie jest daremna. 1 Koryntian, werset 15-10. 1 Koryntian, rozdział 15, werset 10. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremną. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną. To jest opinia apostoła Pawła. Ten, który się uniża, który jest pokorny i łączy się z Chrystusem, będzie jak Jezus wywyższony przez Boga i otrzyma cząstkę chwały Syna Bożego. Rzymian, rozdział 8, werset 17. Rzymian 8, werset 17.
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by to też wspólnie mieć udział w chwale. Więc jeżeli jesteśmy pokorni i będziemy z Chrystusem, to będziemy współdziedzicami Chrystusa. 1 Piotra 5, werset 6 do 10. 1 Piotra, rozdział 5, werset 6 do 10. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć. Mocni wierze, przeciwstawcie się Jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni, ugruntuje. Więc tutaj pisze apostoł, że Bóg jest z pokornymi. Pokorny wraz ze wszystkimi pokornymi będzie wyśpiewywał na wieki świętość i miłość Pana. Łukasza, rozdział 1, werset 46 do 53. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie uczynił rzeczy mi wszechmocny. Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Uniósł się uś zaś sługą swoim Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maryja jako pokorna służebnica wyśpiewała magnifikat na cześć Boga i powiedziała, że Bóg pokornych stawia na wyższe pozycje, a pysznych poniża. Apokalipsa 4, werset 8 do 11. Apokalipsa, rozdział 4, werset 8 do 11. Cztery zwierzęta, a każde z nich ma po sześć skrzydeł dokoła i wewnątrz są pełne oczu i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi. A ilekroć zwierzęta oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, i upada 24 starców przed zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: godzien jesteś, Panie Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej mocy, Twej woli istniało i zostało stworzone. Więc tutaj pokorni oddają pokłon Panu, śpiewając, że Bóg jest święty i pełen miłości. Apokalipsa 5, werset 11 do 4. I ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu zwierząt i starców, a liczba ich była miriady, miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć
i chwałę i błogosławieństwo, a wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło, zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A czworo zwierząt mówiło amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Więc ci pokorni będą wielbić Boga.